Drodzy Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za tę możliwość zabrania głosu. Ta możliwość, o której mówi ustawa. Bardzo dziękuję za to, że w imieniu właśnie mieszkańców, którzy podpisali się pod tym wnioskiem, 50 mieszkańców Suwałk, będę mógł ten głos zabrać. Chciałbym się odwołać właśnie do tego, o czym dzisiaj rozmawiamy, czyli do raportu o stanie miasta za 2019 rok. Wiem też, że prawdopodobnie niektóre osoby będą chciały zdyskredytować moją wypowiedź. Zdaję sobie z tego sprawę, że rzeczywiście w ostatnim czasie pierwszy raz niektórzy spotkali się z taką mocną, merytoryczną krytyką, która jest prawdziwym elementem demokracji w każdym mieście. Właśnie temu służy demokracja i dlatego też wyrażamy swoje zdanie, wyrażamy swoje opinie na różne tematy, które dotyczą mieszkańców Suwałk, które dotyczą mieszkańców Suwałk. I rzeczywiście w związku z tym, że ta merytoryczna krytyka była mówiona, to też spotkaliśmy się bardzo często z hejtem. Mam nadzieję, że dzisiaj do tego nie dojdzie i te propagandowe maszyny nie zostaną uruchomione. Jeśli chodzi o raport o stanie miasta za 2019 rok, to tutaj chciałbym pogratulować na wstępie, bo na pierwszych stronach wypowiedzi pana prezydenta jest mowa o tym, że jeśli chodzi o inwestycje, łącznie przeznaczyliśmy na nie 153 516 280 milionów złotych i był to rekord, jeśli chodzi o nasze miasto. To tutaj proszę o korektę na początku, to jest bodajże trzecia czy czwarta strona raportu, bo ona by oznaczała, że mamy 153 biliony złotych przekazane właśnie na inwestycje. No to jest rekord nie tylko jeśli chodzi o miasto, nie tylko jeśli chodzi o Polskę, ale nawet o cały świat. Żadne inne miasto nie ma takich inwestycji, także bardzo proszę o poprawkę w tym punkcie. Bardzo bym chciał, żeby taka kwota na inwestycje była przeznaczana, no ale wiadomo, że formalnie nie jest to możliwe. Wiemy, że w Suwałkach zmagamy się z problemem właśnie odpływu młodych ludzi. To, o czym pan prezydent powiedział, rzeczywiście no, trochę zdziwiło mnie to, o czym pan prezydent powiedział, że trzeba życzyć, żeby było lepiej. Ja chciałem powiedzieć, że trzeba działać, żeby było lepiej. Przede wszystkim właśnie nie ma takiej konkretnej strategii przeznaczonej dla młodych ludzi po to, żeby młodzi ludzie w Suwałkach pozostawali, żeby do Suwałk wracali, czego ja bym sobie bardzo serdecznie życzył, żeby w Suwałkach były takie warunki, a to jest możliwe, żeby właśnie do Suwałk młodzi mieszkańcy wracali, bardzo bym tego chciał. Chciałbym poruszyć też te kwestie, które w tym roku bardzo często były poruszane tutaj nie tylko na forum Rady, no ale przede wszystkim na forum Rady. Pierwsza kwestia, która dotyczy bezpośrednio dialogu z mieszkańcami ze strony władz miasta, to jest taki symbol. Kwestia, która dotyczyła herbu Suwałk. Ze względu na to, że na początku 2019 roku, to tego roku dotyczy właśnie ta sprawa, już na początku ogłoszono, no ale tylko wewnętrznie niestety, te decyzje o tym, że będzie nowy herb Suwałk. No i ja dzięki tym wnioskom o dostęp do informacji publicznej, które są prawem każdego mieszkańca, żeby dowiadywać się o tym, co się dzieje w mieście, właśnie dowiedziałem się, że w pierwszej umowie umowa właśnie na herb Suwałk to było 7680 zł, wykonanie insygniów 18530 zł. Potem była decyzja o tym, żeby sporządzić kolejną wersję, kolejna wersja 6500 zł, potem znowu się nie spodobała, kolejna wersja 6500 zł. W sumie 39 210 zł, a herbu nowego jak nie było, tak nie ma, insygniów nie chcą nam państwo jeszcze zaprezentować, troszkę ukrywają często nie tylko przed nami, ale też mediami, jak te insygnia wyglądają, mimo że są z tym herbem, który ostatecznie przecież, z tym wizerunkiem herbu, który przecież ostatecznie nie został przyjęty. Więc no to jest taki sygnał odrzucenia też tej petycji, którą podpisało ponad 1700
50 osób. Odrzucenie tej petycji z różnym uzasadnieniem, tak? Bo pan radny Kamil Klimek uzasadniał, że my w ogóle się sprzeciwiamy temu, żeby zmieniać herb, co jest nieprawdą, co wyraźnie sygnalizowaliśmy. Potem nagle na komisji pan prezydent zupełnie zmienił retorykę, że ten herb pewnie i tak już jest kolejny wzór, więc było to bardzo niespójne z państwa strony, natomiast ten głos mieszkańców został naszym zdaniem bardzo po prostu pokrzywdzony. No i te 40 tysięcy złotych wydane na to, nie wiadomo w sumie na co, no bo nic z tego na razie nie ma. A żaden projekt herbu ostatecznie nie został przyjęty. No a insygnia nie są najważniejszymi sprawami, nawet na 300-lecie Suwałk, które by interesowały mieszkańców pozytywnie, no tylko właśnie negatywnie. Kolejna kwestia to jest ulica Paca w Suwałkach. Zabiegaliśmy o remont ulicy Paca. Zabiegaliśmy mocno, stanowczo. Mówiliśmy o tym, co się dzieje na sesji Rady Miejskiej w Suwałkach. Informowaliśmy o tym mieszkańców. No i niestety również spotykaliśmy się z ogromnym hejtem, ale tutaj trzeba powiedzieć o tym, że czegoś takiego nigdy wcześniej nie było. Dlatego, że w odpowiedzi na nasze działanie, które informowało mieszkańców Suwałk o tym, jak głosowali radni w sprawie tego, żeby przeznaczyć środki z remontu elewacji ratusza na właśnie remont ulicy Paca, który był obiecywany od 2014 roku i był zawsze obiecywany, że będzie w kolejnym roku ten remont, i tego remontu nie było. Pan prezydent podpisał i skierował do mieszkańców ulicy Paca, jak się dowiedzieliśmy od samych mieszkańców, bo byli bardzo zaskoczeni z tego listu, 370 sztuk listów za pieniądze oczywiście publiczne z budżetu miasta. Skierował pan list oczerniający osoby, które walczą o to, żeby ulica Paca została wyremontowana. W końcu mam nadzieję, że już ostatecznie ta ulica Paca zostanie wyremontowana, bo jej stan no jest bardzo zły. I mieszkańcy o to zabiegali. Mieszkańcy Suwałk nas o to prosili. Zostaliśmy potraktowani w taki sposób, w jaki chyba nikt jeszcze aż tak się nie spotkał. Tak? List oficjalny, pismo oficjalne prezydenta miasta Suwałk, w którym pan prezydent informuje, że padli państwo ofiarą manipulacji oraz bezczelnej intrygi z próbą dyskredytacji. Oficjalne pismo. Jawne działanie polityczne pod tak zwaną publiczkę. To jest pismo urzędowe, które podpisuje prezydent miasta. No i ten fragment, który no naprawdę wydaje mi się, że nie wiem, czy pan prezydent tak bardzo boi się tego, że mieszkańcy interesują się tymi sprawami dotyczącymi ulicy Paca na przykład i proszą o ten remont. No fragment listu, który został wysłany do 370 mieszkań na ulicy Paca za publiczne pieniądze. I co jest w jego fragmencie? Do Rady Miejskiej Piotr Wasilewski i Piotr Rydzewski nie zostali wybrani, ale za zasługi w kampanii wyborczej otrzymali od swoich odpowiednie stanowiska w instytucjach państwowych. Pan prezydent nigdy nie powiedział, jakie to instytucje, bo o tym radni mówili podczas swojego wystąpienia. W taki sposób traktuje pan prezydent mieszkańców, którzy zabiegają o ważne sprawy właśnie dla mieszkańców Suwałk, dla Suwalczan. Kiedy była debata w następnym miesiącu o remoncie ulicy Paca, pan prezydent powiedział, że zarzutem jest to, że tutaj jeden z radnych współpracuje z politykami. No nie wiem, to za to jest jakaś kara, kara więzienia, to jest karany w jakiś sposób. No nie wiem, no wybrzmiało to bardzo źle, bardzo negatywnie. I z takim hejtem za publiczne pieniądze z budżetu miasta my się spotkaliśmy. Niestety. Kolejna sprawa, która jest no bardzo znacząca, to jest Dwutygodnik Suwalski. Dwutygodnik Suwalski, który ja i myślę, że wielu mieszkańców określa taką gazetką trochę propagandową. Po kilkanaście razy w każdym numerze pojawia się imię i nazwisko pana prezydenta, ile to on dobrego dla naszego miasta zrobił. Ja się zgadzam, jest wiele dobrych rzeczy w Suwałkach, natomiast to są publiczne pieniądze. 320 tysięcy złotych zaplanowane na 2020 rok. 280 tysięcy złotych na 2019 rok. Jaka jest opinia Rzecznika Praw Obywatelskich, pana doktora, teraz już profesora Adama Bodnara w 2018 roku? Pan prezydent spotykał się na spotkaniach Klubu Obywatelskiego z panem rzecznikiem, więc na pewno też o tej opinii wie. Samorządy nie powinny wydawać prasy, jedynie biuletyny informacyjne.
To jest oficjalne stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie właśnie lokalnych mediów. Wiem, że tutaj pośrednio oczywiście przez bibliotekę, natomiast de facto ta gazeta jest... No, serdecznie dziękuję. Przepraszam pana, ale wydaje mi się, że te podpisy 50 mieszkańców Suwałk, którzy poprosili mnie o to, żebym zabrał głos. Bardzo proszę, panie przewodniczący, o pięć minut jeszcze, żeby dokończyć te tematy. One są bardzo ważne. Panie przewodniczący, bardzo proszę, dlatego że 50 mieszkańców Suwałk, bardzo często odnoszą się państwo do mojej osoby na sesji Rady Miejskiej w Suwałkach, a ja nie mogę przynajmniej 1% czasu się odnieść. To są bardzo ważne sprawy, które dotyczą mieszkańców Suwałk. Bardzo proszę, panie przewodniczący. Dyrektorzy są ostrzegani w rozmowach z organem prowadzącym o możliwych konsekwencjach. Dlaczego nikt nie prowadzi dialogu, tylko realizuje swoje wizje? Coraz częściej nie potrafimy rozmawiać. Liczba skarg, petycji i interpelacji świadczy, że brak jest komunikacji. Zaczyna się zarządzanie kryzysem, a nie miastem. To nie są moje słowa. To są słowa radnych Łączą nas Suwałki. Także mam nadzieję, że w merytoryczny sposób też ocenią państwo pracę pana prezydenta. Panie przewodniczący, nigdy nie zabierałem głosu na sesji Rady Miejskiej. Bardzo proszę o to, aby te głosy mieszkańców zostały uszanowane i te 5 minut... Nasze zaproszenie jest zawsze aktualne. I te 5 minut... Do państwa zwracam się z prośbą i z komunikatem. Panie przewodniczący, cały rok działania i 5 minut naprawdę czy nie ma możliwości, żeby wystąpić. To jest głos mieszkańców Suwał, które wyrażają swoje opinie. Panie przewodniczący. Bardzo serdecznie pana proszę. Nie wiem, jakie mogę użyć argumentów. Proszę bardzo, panie przewodniczący, o 5 minut, o to, żebym mógł dokończyć, bo to są sprawy ważne i sprawy po prostu, które chciałbym dokończyć, bo potem one zostaną niewyjaśnione. Wszyscy będziemy oceniani. Panie przewodniczący, bardzo proszę o te 5 minut i zakończymy. Zostanie pan tutaj sam. Panie przewodniczący. Pan tak mówi o przestrzeganiu prawa. Panie przewodniczący, dlaczego nie mogę dokończyć tej wypowiedzi, która jest bardzo ważna? Zasady. Panie przewodniczący, bardzo proszę o te 3 minuty. Bardzo proszę, kolejna osoba, która zabierze głos, jeśli zdecyduje się na to, pan Grzegorz Kiźnicki. Nie ma czegoś takiego. Zabiera pan, pani Grzegorz. Od jednej osoby, która podpisała mój wniosek, jest 12 sekund na wypowiedź. Jedna, bo zebrałem 50 podpisów. Na jedną osobę mam 12 sekund na to, żeby wymienić jej prośbę. Nie ma nigdzie określonego limitu czasu. Panie przewodniczący, słownie bardzo proszę o to, żebym mógł dokończyć tę wypowiedź i myślę, że każdy będzie mógł się do niej odnieść, a myślę, że to jest zasadne. Minuta. Minuta, jesteśmy zgodni? Minuta. Szanowni państwo, kwestia edukacji, oczerniania nauczycieli. Rok temu pan prezydent był razem z nauczycielami podczas strajku nauczycieli, deklarował, że te wynagrodzenia, mimo tego, że nauczyciele, wtedy część nauczycieli nie pracowała, nie będą wypłacone. Będą wypłacone, przepraszam bardzo. A teraz co się dzieje, kiedy jest kwestia zdalnego nauczania? Jest powołanie się na rozporządzenie ministra edukacji narodowej o tym, że te opłaty za nadgodziny nie mogą być wypłacone, kiedy w rozporządzeniu nie ma o tym żadnej mowy. Ja też rozmawiałem o tym z panem ministrem, był bardzo zdziwiony na temat tego, w jaki sposób poleceniem służbowym do dyrektorów skierowano tę prośbę o to, znaczy polecenie, tak, nakaz tego, żeby najpierw tych wynagrodzeń nie wypłacać. Potem rzekomy oczywiście informacja o tym, że mogą być wypłacane, ale muszą być rozliczone, a wiemy wszyscy bardzo dobrze, jak to wygląda. Miałem jeszcze więcej kwestii przygotowanych. Mam nadzieję, że będzie jeszcze okazja się do tego odnieść, bo to są bardzo ważne kwestie. Bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że ten głos mieszkańców Suwałk w końcu będzie wysłuchany i w końcu mieszkańcy Suwałk będą mogli po prostu razem, wspólnie, tak jak samorząd, wspólnota wszystkich mieszkańców, dbać o dobro miasta. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Uprzejmie proszę wszystkie osoby, które będą zabierały głos, by przestrzegały 10 minut, to wystąpienie trwało 13 minut 14 sekund. Proszę wybaczyć trywializm, ale jeżeli chcemy przestrzegać zasad